Jesteśmy na uroczystej gali, 13. edycja Dobrego Stylu, Klub Integracji Europejskiej. Powiedz twoim zdaniem, co to znaczy dobry styl i dlaczego właśnie osoby, które dzisiaj zostały nagrodzone, czym właśnie wyróżniają się? Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności dobry styl kojarzy się z wyglądem, tudzież z zachowaniem. Moja percepcja dobrego stylu rozchodzi się na szerszą perspektywę życia każdego człowieka, czyli to w taki, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób prowadzimy biznes. Jestem głębokim orędownikiem prowadzenia biznesu i życia w oparciu o wartości, wewnętrzną motywację i do tego właśnie przekonuję ludzi, przekonuję przedsiębiorców i dla mnie dopiero to jest kwintesencją dobrego stylu życia, prowadzenia biznesu. A jaką firmę reprezentujesz na co dzień? Własną butikową firmę Y Business Consulting, czy dokładnie pomagam żyć i pracować z pasją każdego dnia. Właśnie tydzień temu otrzymałeś również nagrodę od magazynu, od redakcji Businesswoman and Life. Co to była za nagroda? Może nie tyle co nagroda, a tak naprawdę udział w książce 50 osobowości, osobistości, biznesu, fundacji Akogo. Tak. To faktycznie. Miałem przyjemność wspierać tę szlachetną inicjatywę Ewy Błaszczyk. Także mogę się pochwalić, że przekazany voucher na Y Business Masterclass, czyli specjalne takie wydanie intensywnych warsztatów w poszukiwaniu wartości w swoim życiu, w swoim biznesie, właśnie miał okazję zostać wylicytowany za największą kwotę w historii gali tej redakcji, więc to była wielka przyjemność i zaszczyt móc partycypować w tym przedsięwzięciu. I życzę wszystkiego najlepszego Ewie Błaszczyk, bo nie mieliśmy okazji osobiście na tej gali porozmawiać. Ostatnie pytanie, dlaczego warto przynależeć do klubów biznesowych tego typu, jak na przykład Klub Integracji Europejskiej, a z tego co ja wiem, jesteś członkiem danego klubu. Tak, no jest to przede wszystkim wspaniała okazja do tego, żeby się poznawać z ludźmi o podobnym systemie wartości, z ludźmi, którym zależy na tym samym, na relacjach, na budowaniu relacji, na poznawaniu się, na wymianie doświadczeń, na inspirowaniu się wzajemnym. No i przede wszystkim przeżywanie takich pięknych chwil jak dzisiaj, kiedy zasadne osoby są wyróżnione, kiedy możemy usłyszeć, co mają dobrego i mądrego do powiedzenia. Więc więcej takich inicjatyw zdecydowanie polecam.